Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze ta sama prośba, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Jedno kliknięcie dla ciebie pomagasz rozwijać cały kanał, także dziękuję serdecznie. I standardowy układ filmu. Lecimy z promocją, lecimy z konkursem i oczywiście z typami. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego obstawiam 50 tag, jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych, kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko można wypłacić, nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. W tej promocji chodzi o to, że nieważne czy zwrot, czy wygrana, można wypłacić, nie trzeba obracać, warto sobie taki kupon bez ryzyka huknąć. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja 2 minuty i możecie od razu działać. Słuchajcie, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 80 tysięcy typerów, zapraszam na naszego Instagrama, linki są w opisie pod tym filmem i zapraszam też na kanał Gruby Kupon, to jest kanał mojego ziomeczka, tam też są moje typy, rywalizujemy sobie między sobą, więc warto zerknąć, wszystko jest w opisie pod tym filmem. Lecimy oczywiście z konkursem, jak zawsze jest 5 do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu typujecie dokładnie wyniki, minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lechem a Radomiakiem. Dopisujecie swój login gracza z BetClicka. Typujemy do 20:30, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i lecimy z typami. Zaczynamy od kuponu Błażeja. I tutaj mamy, no co tutaj mamy? Tutaj mamy Ekstraklasę. Mamy Botim to score w meczu Brookbetu i Stali Mielec. Hit na start Ekstraklasy. Botim to score po kursie 1,70, 1,80 te okolice. Nie wiem, czy to nie będzie kopanina po czołach i czy nie będzie jakieś 0-0, no to musi już sami ocenić. Do tego mamy dorzucone rożne w meczu Lecha z Radomiakiem. No jeżeli chodzi o Lecha, to w poprzednim sezonie naprawdę tych rożnych potrafili dużo nabijać i dużo dawać nabijać swoim przeciwnikom, więc ogólnie ich mecze były overowe, wrzuty rożne. To jest taka pierwsza propozycja. Dalej mamy kupon od Daniela i to już jest trebelek. Mamy over 1,5 gola w meczu Rostowa i Dynamo Moskwa. Dynamo Moskwa ogólnie w zeszłym sezonie bardzo fajnie grało. Zobaczymy, czy w tym sezonie będzie dalej tak sobie fajnie poczynało jak sezon temu. 1,43 na tego overka. Całkiem dobry kurs, myślę. Jest też overek 2,5 goli w meczu Sturm Graz z Salzburgiem. No to jest Salzburg, znowu pewnie będzie, mimo tego, że Daka odszedł, to oni i tak mają zastępstwo na jego miejsce. Znowu pewnie będą tych goli ładowali mnóstwo i przeważnie ich mecze są overowe, a myślę, że im dalej w sezon te kursy na overki w ich meczach będą spadały. Teraz to 1,50 to jest jeszcze gifcior, myślę. I mamy jeszcze do tego zwycięstwo Lecha Poznań po kursie 1,57, więc trebelek tutaj od Daniela. 296 zł do tego do wzięcia z tego kuponu. I mamy jeszcze jeden kupon od Wiktora. Tutaj mamy overek 2,5 goli w meczu Dynamo Zagrzeb. No tutaj Dynamo gra z Benjaminkiem i tak jak mówiłem ostatnio, ten Benjaminek może się odbić trochę od tej najwyższej klasy rozgrywkowej w Chorwacji. Dynamo tak naprawdę samo powinno tego overa zrobić. Dalej mamy Schalke, które gra w drugiej Bundeslize z HSV. No i tutaj remis lub HSV po kursie 1,56, czyli tutaj po prostu chyba jest założenie, że Schalke dalej będzie słabo grało, ale też HSV no w tej drugiej Bundeslize zawsze sobie dobrze radzi i jest jeszcze minimum jeden golem Sturm Graz w meczu z Salzburgiem, czyli tutaj po prostu Wiktor liczy na to, że Salzburg da sobie strzelić minimum jednego gola. Więc na dzisiaj mamy pełen zestaw kuponów. Pamiętajcie, że to są propozycje innych graczy, żeby na ślepo nie kopiować, jeżeli coś się zestra, żeby do nikogo nie było pretensji, bo i po co. Ja na sam koniec zapraszam cię do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie i jak zawsze słyszymy się jutro. Trzymajcie się, dobrego dnia, nara!